Pomnik Henryka Jankowskiego wzbudził ostatnimi czasy wielkie emocje wśród obserwatorów polskiej sceny politycznej. Reporterka Pikio.pl, Agata Kulasiewicz, postanowiła porozmawiać z przedstawicielem Ruchu Narodowego, Michałem Urbaniakiem, co sądzi o obaleniu monumentu przedstawiającego kontrowersyjnego duchownego. Jak twierdzi mężczyzna, nie należy wylewać dziecka z kąpielą. Pomnik Henryka Jankowskiego, który został obalony przez aktywistów w Gdańsku, był ostatnio tematem, który budził wielkie kontrowersje wśród obserwatorów polskiej polityki. Według niektórych, zniszczenie monumentu było całkowicie niepotrzebne, a takie zachowanie było poniekąd aktem samosądu. Tego zdania jest chociażby Michał Urbaniak z Ruchu Narodowego, który w rozmowie z reporterką Pikio PL postanowił przedstawić swój pogląd w sprawie. Pomnik Henryka Jankowskiego został zniszczony bez żadnej podstawy. Michał Urbaniak z Ruchu Narodowego komentuje według działacza środowisk prawicowych fakt, że monument przedstawiający legendy Solidarności został pochopnie zwalony z cokołu przez działaczy lewicy, powinien spotkać się z krytyką. Ci nie powinni stawać w roli sądzącego. K.S. Jankowski był osobą nietuzinkową. Można go było lubić lub nie. Uważam, że stwierdzenie faktu, czy K.S. Jankowski był pedofilem, to praca dla sądów i prokuratury. Jeśli tak było, powinno to być potępione z całą surowością, a my katolicy powinniśmy domagać się od hierarchów kościelnych podjęcia wszelkich działań na wyplenienie takich i podobnych patologicznych zachowań w szeregach księży. To nasza odpowiedzialność jako wiernych. Nie wolno jednak wylewać dziecka z kąpielą, powiedział Michał Urbaniak w rozmowie z Pikio. PL. Działacz Ruchu Narodowego atakuje Tomasza Sekielskiego i działaczy lewicy. Według Urbaniaka, zachowania działaczy lewicy jest aktem symbolicznej przemocy skierowanej w księdza Jankowskiego. Sam działacz środowisk narodowych stwierdził, że skoro on nie niszczy obiektów nazwanych imieniem Lecha Wałęsy, to lewicowcy sami nie powinni brać się za wymierzanie sprawiedliwości. Godne potępienia jest również zachowanie agresywnych lewicowych antyklerykałów. Jeśli mi nie podoba się fakt, że w Gdańsku istnieje lotnisko imienia Lecha Wałęsy, któremu udowadnia się donoszenie na kolegów i bycie TW, to powinienem pojechać do Rębiechowa i zniszczyć elewację lotniska? Co będzie następne? Fizyczne ataki? Na to nie ma mojej zgody, powiedział polityk w rozmowie z Pikio. PL. Agata Kulasiewicz w trakcie swojej rozmowy usłyszała także oskarżenia względem byłego dziennikarza TVN, Tomasza Sekielskiego, który był jednym z pierwszych, którzy zamieścili materiał dotyczący zniszczenia monumentu. Według polityka prawicy dziennikarz musiał być zamieszany w ten akt ataku, a nawet zasugerował, że zniszczenie pomniku przedstawiającego kapelana Solidarności mogło być próbą promocji filmu dokumentalnego Sekielskiego,
który ma obrazować problem pedofilii w polskim kościele. Tomasz Sekielski, dziennikarz i publicysta, udostępnia dość profesjonalnie nagrany materiał z nocnej pracy trzech ludzi. Zatem pomyślmy, dlaczego akurat on? Czy to nie jest forma promocji swojej produkcji filmowej poprzez skandal? Czy w ten sposób w Polsce uprawia się teraz dziennikarstwo? Jeśli tak jest, to ja współczuję sympatykom pana Sekielskiego, powiedział Urbaniak w rozmowie z Pikio. PL.